Katedra Socjologii Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej w związku z jubileuszem dziesięciolecia swojego istnienia zorganizowała 27 i 28 maja Międzynarodową Konferencję Naukową Pamięć Zbiorowa i Tożsamość w Europie Środkowo-Wschodniej. Kontynuacja, konflikt, zmiana. Tematem jest pamięć zbiorowa i tożsamość w Europie Środkowo-Wschodniej. No jest to temat bardzo gorący. Przez ostatnie 20 lat socjologowie w różnych krajach Europy Środkowo-Wschodniej robili bardzo ciekawe badania dotyczące, jak się społeczeństwa zmieniają i jednocześnie co z przeszłością, prawda? Jak pamiętają, co pamiętają, czy wykorzystują przeszłość dla teraźniejszości, ewentualnie wizji przyszłości. I mamy tutaj i polskie doświadczenia i zaprosiliśmy na konferencję naukowców, socjologów ze Słowacji, z Ukrainy, była mowa też o Macedonii, o Chorwacji. 50 roku sztucznie utworzone, na to nie nazywał się serbo-chorwacki i stanowił element komunikacji państwowej, to był język urzędowy, poza macedońskim, Macedonii i słoweńskim, Słowenii, to był język urzędowy dla właściwie całej Jugosławii. Podsumowaniem, jak gdyby, pomysł na tą konferencję jest właśnie poszukiwanie odpowiedzi na pytanie, co się zmieniło, co się nie zmieniło, czy ta pamięć społeczna, która jest bardzo różna w różnych społeczeństwach, wewnętrznie i na zewnątrz w stosunku do sąsiadów, stanowi pole konfliktów, zderzeń, czy też potrafimy tutaj się ze sobą porozumieć i tworzyć jakąś taką wspólną wizję przeszłości. Więc ta konferencja właśnie z takim szerokim spektrum próby odpowiedzi, poszukiwania odpowiedzi na te pytania, co i jak się zmieniło, jak my pamiętamy, jak inni pamiętają, gdzie w różnych krajach, w różnych miejscach, miastach, miejscowościach, regionach, co się pamięta, kto pamięta i jak pamięta. Czy to pamiętanie właśnie jest jakąś płaszczyzną poszukiwania racjonalnej odpowiedzi, czy jest oparte na mitach i stereotypach, czy stanowi właśnie jakieś zdarzenie z wiedzą historyczną, więc na to chcemy tutaj uzyskać przynajmniej jakieś cząstkowe odpowiedzi. Konferencja skierowana była nie tylko do socjologów, ale również do zajmujących się problemami pamięci zbiorowej przedstawicieli innych dyscyplin naukowych, m.in. politologów, historyków, antropologów, etnologów, geografów przestrzennych, architektów czy historyków sztuki. W panelu dyskusyjnym wystąpiły m.in. Grażyna Staniszewska oraz Iwona Pużycka, dyrektor Muzeum w Bielsku-Białej. Kształtowanie ekspozycji muzealnej jest dużą odpowiedzialnością. Dlatego, że tak jak zostanie podana historia, obojętnie czy poprzez eksponaty historyczne czy artystyczne, tak my właściwie ukształtujemy to widzenie historii poprzez dla Bielszczan i... Są poruszane jakieś gorące tematy lokalne, bo my tutaj mieszkamy na styku Małopolski, Śląska, Śląska Cieszyńskiego, gór, też tożsamość podbeskidzka mogłaby się pojawić. Czy takie tematy są poruszane? Tak, jak najbardziej. Właśnie lokalne problemy są poruszane. Śląsk Cieszyński podzielony granicą, prawda, więc Zalodzie, Polska, jednocześnie właśnie Górny Śląsk jako pogranicze wielokulturowe i co z tą kulturą, co się pamięta. No teraz gorący temat, prawda, wywołany przez prezesa PiS-u Jarosława Kaczyńskiego, który powiedział, że Śląsko to jest według niego zakamuflowana opcja niemiecka, co jest nieprawdą, a jednocześnie pobudziło to Ślązaków do wyrażenia swojej opinii o swojej własnej tożsamości, prawda. Więc jednym z tych tematów jest pytanie, tych tematów konferencji jest pytanie, co to jest to tożsamość. Czy ta tożsamość jest coś, co jest narzucane, czy to jest spontaniczny proces, który się odbywa? Ludzie o tym dyskutują, ludzie sobie sami tą tożsamość wytwarzają. Jak się tożsamość zmienia, prawda? I dlaczego ludzie chcą być kojarzeni z jakąś właśnie tożsamością? Tożsamością wyróżniającą ich, ich kulturę od innych grup społecznych, w danym społeczeństwie i całym społeczeństwie. W naszych badaniach, które teraz są podejmowane, okazało się, że ta sztuczna nazwa, jak wielu mówi, krytykowana Podbeskidzie dla młodzieży, okazała się bardzo dobrą podstawą właśnie do identyfikacji z regionem, bo ona coś oznacza, Podbeskidzie, ziemię pod Beskidami.
i od razu wiadomo, gdzie to jest, od razu wiadomo, że Bielsko-Biała jest taką stolicą owego Podbeskidzia, bez względu na to, co to oznacza i jakie ma granice, bo nie ma granic, prawda, takich wyraźnych, chociaż o pewnych powiatach się mówi. Ale dla sporej grupy młodzieży, bo ta akurat była badana, jest to ważne pole do identyfikacji z regionem.